pytanie. Proszę. Ciekawszego u pana jak to się nazywa? Biuro. Biuro? A biuro. Z angielskiego? Spirit to jest piwo, nie? Dwa razy więcej miejsca, że nie wrócę. Co tutaj bardzo? To jest kufel, którym podaje się piwo na tych festynach w Niemczech. Bawaria czy coś podobnego. Miałem przyjemność pracować pod takim namiotem. Sprzedawałem inne rzeczy, ale poznałem życie i sposób bycia Niemców, kulturę. To było dla mnie ważną rzeczą. Także wiem, że potrafią się bawić fajnie. I też. A tutaj taki ciekawszy, to tego tu nie uzyskamy efektu, bo tutaj w tym dnie, jak będziesz pod światło, widzisz, to tutaj masz postacie. No jest. Tak. I to są arcydzieła, sztuki. Dzisiaj już takich wrogów nie ma w kraju. No. To są kufle, które otrzymywali żołnierzy cesarza Wilhelma, odchodząc do cywila. Czyli jak nasze chusty, wojsków się wynosiło z wojska, żołnierze. Tak? No nie, bo tak. Jakby. I tutaj on, w jakiej formacji służył, tu miał spis swoich kolegów z tego plutonu. Dobra. I to świadczyło, jaka była formacja. To była artyleria, ale to była artyleria, ale też była, tu jest konnica na przykład, nie? Bo też była 150 lat temu, też Niemcy mieli konie, jeszcze nie było ciągów. Nie było, trzeba przyznać. Bawili się. Tak. A część kufli to jest też okazjonalna, z okazji jakiegoś jubileuszu miasta, czy jakiejś uczelni, czy jakiegoś urzędu. No, to na przykład jest z miasta portowego Bremen. Bremerhaven to jest na północy miasto portowe. Duże, piękne i to też wydaje się na okoliczność. Przed nalaniem ten kufel musi być wychłodzony. Dlaczego? Jest taka zasada, że od przyniesienia do stołu tego piwnego musi utrzymać temperaturę poniżej 8 stopni. Jak już będzie 9 czy 10, przed 40 minutą, to można to oddać. Dlatego browarnikom zależy na tym, żeby to piwo było dobrze wychłodzone i kufel, żeby pić z przyjemnością, bo się powinno pić piwo chłodne, a nie jakąś zupę.